Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w naszym cyklu omawiającym obrzędy, święta kościelne porozmawiamy sobie dzisiaj o święcie Trzech Króli. No, jest to święto, które jest ostatnio popularne, ponieważ jest dzień wolny ustanowiony. Ale skąd się wzięło? Co to za święto? I czy ono jest jakoś katolickie, chrześcijańskie? No to zaraz się to okaże. To święto jest bardzo dziwne. Skąd się w ogóle wzięło święto Trzech Króli? Co to byli? Kto to byli ci trzej królowie? Znaczy, powszechnie się sądzi, że to są właśnie tak jak trzej królowie, to są trzej królowie. W zasadzie to nie jest tak do końca. Po grecku nazywa się zresztą magoi. W ówczesnym świecie helenistycznym oznaczało magów. A skąd się wzięło słowo magoi? Czy to jest zapis w oryginalnym, czy w greckim przykładzie Ewangelii? Nie, tylko po prostu w języku codziennym i w mniemaniu ludzi ówczesnego świata helenistycznego magoi to byli magowie, terapeuci, tacy naukowcy w naszym może nawet mniemaniu, w naszym dzisiejszym pojęciu, którzy mieszkali głównie w Babilonie, bo Babilon był dla Bliskiego Wschodu i tam, gdzie się podobno Jezus urodził. Założymy, że był postacią historyczną, to dla takim największym centrum kulturowym dla tego rejonu, to był z jednej strony Babilon, a z drugiej strony Aleksandria. To były dwa olbrzymie miasta, gdzie było bardzo dużo bibliotek, można powiedzieć w dzisiejszym mniemaniu to były centra kultury, nauki. Jerozolima to była taka bardzo prowincjonalna miejscowość. Nam się tylko wydaje ze Starego i Nowego Testamentu, że to było jakieś bardzo duże miasto. Nie, o wiele większy był na przykład Damaszek, który był stolicą prowincji rzymskiej. No tak, ale skąd w ogóle pomysł? Skąd w ogóle wpadło ludziom do głowy, że może być coś takiego jak Trzech Króli? Otóż w Ewangelii świętego Mateusza jest jedna wzmianka, mówiąca o tym, że dzieciątko Jezus nawiedziło iluś, nie wiadomo ilu, magów. Przyszli magowie i oddali pokłon. Magowie. Więc ani nie było wiadomo, ilu ich jest, ilu ich było, albo ani też nie wiadomo, czy to byli królowie. Dlaczego trzech króli? Skoro w Ewangelii, w jedynej z Ewangelii, bo wszystkie trzy pozostałe Ewangelie milczą na ten temat, w jednej z Ewangelii jest wzmianka o jakiejś grupie magów. Jak to się stało, że ona została przekształcona w trzech króli? Możemy, Grzesiu, na ten temat dużo dywagować. Mi się wydaje, że to jest związane po pierwsze z tym, że Jezus został swego czasu uznany za królem świata. No to jak król świata, no to powinni właśnie nie jacyś tam magowie mu składać hołd, tylko to powinni królowie. Król do króla. Oczywiście, jak najbardziej. Poza tym trzeba zwrócić uwagę, że ci trzej magowie, czy królowie, czy terapeuci, jak będziemy ich nazywać, jak oni wyglądają? Zwróciłeś na to uwagę? No, zwróciłem uwagę na obrazy, na przedstawiane postacie przez artystów. O tak bym powiedział. No i co tam zauważyłeś? No są różne przypadki. W jednym przypadku jest to ludzie trzech ras, więc Murzyn, Hindus i Biały. A wiesz dlaczego tak jest? Dlaczego? No po prostu to świadczy o tym, dlatego tak jest przedstawiane, że chrześcijaństwo zapanuje nad całym światem. Także, tylko że ten obraz tych mędrców pojawił się gdzieś mniej więcej w XII wieku. W tamtym czasie myślano, że to są jedyne trzy rasy zamieszkujące, jeszcze nie znano Indian. Z Chińczykami widocznie też były małe kontakty, że jakoś nie było tam Polinezyjczyków i innych, tak. Prawda, te Aborygenów też nie znano. Ale to też jest uzasadnienie, że no po prostu chrześcijaństwo będzie królować nad wszystkimi królami. Ale druga rzecz, wiesz, bardzo cennie, żeś to zauważył, a ja bym zwrócił na jeszcze jedną rzecz uwagę. Każdy z nich jest innego wieku.
Jeden jest młodzieńcem, drugi jest średniego wieku, to jest akurat czarnoskóry człowiek, i starzec z brodą. To również potwierdza to, że chrześcijaństwo będzie panować we wszystkich przedziałach wiekowych. Tak. Tak, no bo już zapowiedziały to pisma biblijne, przyjście Mesjasza, którego nawiedzi ktoś tam, prawda? Ważne osoby go nawiedzą. No i dlatego Mateusz o tych magach pisze, ale dopiero Orygenes pod koniec II wieku stwierdził, podrapał się w głowę, myślał sobie, co to zrobić, bo to coś tu nie pasuje. I stwierdził, że ich było trzech, tych kogoś. A dlaczego trzech? No bo oni przynieśli trzy dary. Złoto, mirrę i kadzidło. To były na ówczesne czasy największe, najdrogocenniejsze wyroby, jakie mógł sobie człowiek wymyśleć. Miały bardzo wysoką cenę oraz... No królowi świata nie można przynosić byle czego przecież. Tak. I z drugiej strony, skoro było i trzy dary były, to nie mogli przyjść królowie bez darów. O, no absolutnie nie. Ani na przykład głupie było, żeby było dwóch królów, którzy przynieśli złoto, a jeden mirrę, a jeden kadzidło. To byłoby wtedy czterech. To też nie pasuje. No i pasuje, że były trzy dary, trzy osoby i Orygenes stwierdził. I tak trwało to do mniej więcej VI wieku, na początku VI wieku mnich francuski, chrześcijański Cezary, czy Charles z Artre. Arlette. To się chyba tak czyta. A możliwe. No. A dzisiaj Arlette. Arle. Charles po francusku. Arlette to jest po łacinie. Charles Arle, czy Cezary z Arle, stwierdził, że to jednak byli królowie. Dlaczego? Dlatego, że doszukał się w psalmie 72 takiej pieśni, która chwali Mesjasza, którego będą witać królowie. I dlatego mamy trzech po Orygenesie i że królowie to po no jak święty Cezary czy Charles Arle to stwierdził, to tak pewnie było. I od tego czasu mniej więcej jest wiadomo, że trzech króli nawiedziło dzieciątko Jezus. No ale to jeszcze daleko do kultu tych trzech króli. Okazało się, że dzisiaj na przykład, jak widzisz, czasami widzimy nad drzwiami napis KMB K plus N plus B równa się 2015 na przykład. Czyli takie równanie z trzema niewiadomymi. Tak. Nie wiadomo, co to oznacza. No, ten zapis świadczy o tym, że ktoś to napisał, to zrobił największy obciach, jaki mógł tylko zrobić. Ponieważ, no skąd się w ogóle to wzięło? Zwyczaj znakowania domów jest jeszcze ze Starego Testamentu. Otóż w Egipcie, jak jeszcze lud żydowski był, na dzień przed opuszczeniem, Księga Wyjścia mówi o aniole śmierci, który miał zabić wszystkich pierworodnych synów, z wyjątkiem domów, które były oznakowane krwią baranka. I kto to wiedział, zaznaczył sobie krwią baranka, tam przez to ocaleli ci pierworodni synowie. Od tego czasu Żydzi oznaczali swoje namioty w jakiś sposób, krwią czy w różny inny sposób. Były to oznaczone, to znaczy, że demony różne muszą się trzymać z daleka od tego miejsca, ponieważ Pan Bóg tego miejsca strzeże. Chrześcijanie to przejęli, ale nie oznaczali krwią baranka swoich domów w Rzymie starożytnym, tylko pisali kredą takie trzy litery CMB. Te słowa oznaczały Christos Manesiam Benedicat, oznaczające Chrystus błogosławi temu domowi. To oznaczało, że tam jest już Bóg i wszelkie demony trzymacie się od tego miejsca z daleka. I poganie też mieli się trzymać z daleka. Wszyscy mieli się trzymać z tego do z daleka. I powstał problem, ponieważ po jakimś czasie, tutaj dokładnie nie ma takiego wyjaśnienia, co się stało, jak przeszło to CMB, czyli ten łaciński skrót w trzech króli, Kasper, Melchior i Baltazar. Ewidentnie ktoś sobie wymyślił tych trzech króli i pod te pierwsze litery tego napisu dopisał. Najprawdopodobniej następni chrześcijanie nie za bardzo wiedzieli, co to znaczy to CMB. I trzeba było coś z tym zrobić. Coś musi to znaczyć, a coś to jest. Więc myślą tak, jest trzech króli, są trzy litery, więc wymyślmy sobie trzy byle jakie imiona. Nie jakieś takie szczęśliwe, bo akurat to zajmie Kasper, Melchior, Baltazar. No, Kaspra jednego znam, bardzo fajny gość, ale Melchiora to już nie znam, ani Baltazara nie znam. To są dziwaczne imię jak na słowiańszczyznę, prawda? No ale takie imiona powstały. To
miało miejsce mniej więcej w IX wieku, czyli gdzieś mniej więcej od IX wieku, według źródeł, do których dotarłem, pojawiają się te imiona. No to widzisz, Grzesiu, to świadczy o tym, że są rozbieżności na ten temat, bo ja dotarłem do takiego źródła, gdzie ponoć po raz pierwszy, i to jest źródło pisane, Kasper Melchior i Baltazar pojawia się w 520 roku i to jest na jednej z mozaik w Rawennie zrobione. Tak, ale nie, no to... Trudno jest datować jednak ten tak. napis, bo sama mozaika mogła powstać wcześniej. Albo później, mogli dorobić tak, później. Tak, to mogło być później dorobione. No. Tak czy tak niewątpliwe jest to, że nie było takich postaci jak Kasper, Melchior i Baltazar, że zostały te imiona dopasowane do istniejących już liter pisanych na domach chrześcijan. I dzisiaj, ale dzisiaj jakbyśmy zapytali takiego chrześcijanina pierwszego lepszego z brzegu, to będzie się klął na wszystkie świętości, że Kasper, Melchior i Baltazar to są trzej królowie, którzy zobaczyli Jezusa, przynieśli mu dary i dali mu pokłon. No a zresztą jeszcze jak tak dyskutujemy na ten temat, to warto tu przypomnieć ormiańską, to nie jest kanoniczna Ewangelia, protoewangelia dzieciństwa Jezusa. Ona nie jest uznana przez Kościół katolicki, ale to jest jakieś źródło pisane. I tam ci trzej królowie figurują pod takimi, mają takie imiona. Melon to jest król Persów, Gaspar to jest król Hindusów, a Baltazar to jest król Arabów. No, Ormianie to... byli gdzieś i żyją tam na boku. Tak, tylko, że oni... Podobieństwo jest uderzające i zostało najprawdopodobniej przyjęte później, wcześniejsi trzej tak. Panowie. A ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, Grzesiu, i naszym widzom. Wyobraź sobie, że w pamiętnikach Marco Polo z XII wieku, jak on podróżował do Chin, jest taka wzmianka, że w mieście perskim Sawach jest potrójny grób. Tych trzech królów. Mhm. I no to odbywają się tam pielgrzymki. Można powiedzieć, że wyobraźnia ludzka jest wielka i może tworzyć wszelkie bajki. I tworzy po prostu. No tak, tak jest, no to cóż, mamy, tak jest i tak musi być. No mamy po prostu dzień wolny. W 2012 roku Sejm uchwalił głosami ciekawe których posłów, których partii. No ale wszystkich skoro uchwalił, więc obowiązuje więc musiała być tam Platforma, musiało być tam PiS. Nie wiem dokładnie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tam było również SLD. Ale przynajmniej nie wszystko. PSL było na pewno. Na PSL, tak. Więc głosami tych posłów ustanowiono totalną bajkę i obciachową bajkę po prostu. Usankcjonowano prawnie obciachową bajkę. Zresztą przywrócono. Ponieważ do roku 60. Pierwszego albo drugiego. W roku, na początku lat 60. 61 albo 2. Władze komunistyczne to święto zlikwidowało. No co świadczy, że były też. Nie wszystko było złe w komunii, tak można powiedzieć. No, jakkolwiek na to patrzeć. No, dygresja. Tak czy tak przywrócono to święto w 2012, czyli od 6 stycznia 2013 roku jest to dzień wolny od pracy. O ile można sobie zrozumieć, że święto zmarłych, czy Boże Narodzenie, to mogą być to święta, które się nie pracuje. O tyle 6 grudnia w Trzech Króli nie ma absolutnie żadnego wytłumaczenia, żadnego uzasadnienia, żeby był to dzień wolny. Bo jest to dzień wynikający z pomyłki, magicznej pomyłki po prostu, która przez wieki została utrwalana i doszła do groteskowej formy, która polega na tym, że miliony polskich domów nosi napis z kredą, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a jest dowodem braku studiowania historii. Bo gdyby tak już chciano pisać, to pisano by nie K plus M plus B, tylko rzeczywiście Christus mansion benedicat, albo po polsku Chrystus błogosławi temu domowi. Wtedy by miało to jakiś sens, prawda, bo to było chodziło o ten napis, prawda, jako taką tradycję. Natomiast wypisywanie i jeszcze twierdzenie, że to byli królowie, jest absolutnie pozbawiona jakiegokolwiek sensu historycznego i logicznego. Dlatego jak Państwo widzicie taki znak nad tym, nad takim mieszkaniem, to już wiecie, że ci ludzie nie znają w ogóle ani historii, ani wcale nie potrudzili się, aby poznać w ogóle, skąd to święto się wzięło. Poza tym trzeba sobie, jak
słusznie, Grzesiu, mówisz, stwierdzić jeszcze, że ci ludzie nawet nie znają zasad swojej religii, którą wyznają. No to jest oczywiste. To jest oczywiste, że chrześcijanie nie znają zasad religii, muzułmanie nie znają zasad swojej religii. Znaczy nie wszyscy, niektórzy znają, ale większość nie zna. No tak to się odbywa, ale to jest temat na inną rozmowę. Oczywiście. Na razie można powiedzieć, że święto Trzech Króli mamy dzień wolny, przedłużamy sobie taki okres laby między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Był tydzień takiego nic nie robienia i takiego zastoju w biznesie, można powiedzieć. Teraz mamy 2 tygodnie. Po prostu takiego niczego, bo ludzie, jak niektórzy zaczynają pić 25 grudnia, to powiedzmy do 6 króli nie trzeźwieją. Mają wytrzeźwieć, mają zdążyć wytrzeźwieć, bo niektórym to się udaje. Ja na koniec tego, bo to chyba będziemy kończyć już te dywagacje nasze nad świętem Trzech Króli, powiem taką rzecz, że w starożytnym Egipcie ten okres od 25 grudnia do 6 stycznia dzisiejszy był uznawany za tak zwane 12 dni walki ciemności ze słońcem. 25 następuje, zaczyna się dzień wydłużać. To, co żeśmy mówili w poprzednim programie przed Bożym Narodzeniem. Słońce zaczyna, dzień się staje coraz dłuższy, ale po 6 stycznia tego dnia już przybywa zdecydowanie więcej. Światło wygrywa, słońce zaczyna królować, jest nowy Bóg. Możemy sobie tak właśnie to tłumaczyć, że te 12 dni to jest takie właśnie laby. Ciemność walczy ze światłością, cienie walczą z dniem. Na koniec może ja bym jeszcze jak tradycyjnie tego typu naszych pogadankach chciałbym polecić naszym widzom książkę Ute Ranke Heinemann, Nie i Amen. Bardzo wiele z tej książki można się dowiedzieć o takich właśnie zwyczajach chrześcijaństwa pierwotnego. Jest napisane bardzo ładnym językiem i rzeczywiście uważam, że wszyscy ateiści, agnostycy powinni czytać te właśnie tego typu literaturę. To jest Niemka, napisane bardzo takim właśnie rzetelnym językiem. Jak to Niemcy. Jak to Niemcy. Tak jest. Od A do Z. Tak. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.